Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanX100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars Knights of the Old Republic. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku skończyliśmy tutaj w bazie Wulkarów i z tego co mi się wydaje, to z tej konsoli już korzystaliśmy w poprzednim odcinku, tak więc mam nadzieję, że niczego tutaj nie pomijam, jeżeli tam nie wejdę, ale bym musiał chyba zużyć jeszcze raz próbnik komputerowy, żeby w ogóle się włamać do tego komputera, tak więc myślę, że nie warto po prostu tracić przedmiotów. Dlatego też pójdziemy dalej, dlatego że mam niezwiedzoną już tutaj tą jedną część bazy. Tak więc chodźmy tam. Za chwilę zobaczymy tam, nie, że coś na nas przeciwnicy czekają. Chodźmy najpierw może na prawo. Okej. Tutaj mamy już jakiegoś członka Wulkarów, proszę bardzo, tak więc musimy troszeczkę z nim powalczyć w takim razie. Okej, ale na szczęście był bezbronny, tak w sumie, tak więc nie było problemu. Tu mamy jakiegoś ścigacza, mamy z niego szczątki, nie wiem co tu może być ciekawego. Kredyty. Nie. Podnieś. W ogóle coś mi się chyba jeszcze... O, właśnie tutaj, proszę bardzo. Tarcza energetyczna. No spoko, może być tarcza energetyczna. Chodźmy dalej, tu chyba nic nie ma. Okej. To mamy kolejnego członka Wulkarów, który jest bez broni, ale mam też chyba jakiegoś innego gościa, który już z bronią... Aha, twój kolega właśnie zginął, kolego. I ty też w sumie właśnie, kolego, zginąłeś, ale się nie szczaiłeś, to dobrze. Warsztat. O, warsztat się przyda, bo tam jakieś mody... A nie, nie wiem, mam jakieś mody, zaraz zobaczymy. Ale warto zawsze ten warsztat sprawdzić, tym bardziej, że ich za dużo w świecie nie ma. Tak, wiem, że mogę skorzystać z warsztatu. Broń ręczna. Czy ja mogę? Mogę, proszę bardzo. Coś tam znalazłem po drodze. Dystansowa broń. Blaster Karfa. Proszę bardzo, mamy wszystko. Także zajebiście. I pancerz. Również coś możemy dołożyć, czy tutaj również? Nie, tutaj nie możemy, ale to dzięki temu ja mam lepszy pancerz, no i zajebiście, i o to mi właśnie chodziło, żeby troszeczkę tych tutaj modzików sobie wgrać. Tak wam jeszcze jako ciekawostkę powiem to, że jest to pierwszy film, jaki nagrywam w tym roku szkolnym po szkole, od 8 do 15 dzisiaj niestety byłem i tak będę miał dosyć często, nawet kiedy mam na 9, tak jak na przykład jutro, czyli dla was wczoraj. Tak, dobrze mówię, Heta, chyba dla was wczoraj. No to mam na 9:30, ale tak muszę jechać o 8, dlatego że mój brat i moja mama mają do swojej szkoły na 8. Ja będę musiał posiedzieć przez półtorej godziny co najmniej, pewnie nawet 2 godziny u babci, zanim pójdę do siebie do szkoły, także no, takie to dosyć niemiłe. Mamy jakieś kolejne drzwi i mamy tutaj ludzików. Kawanabota, a ayut tak. Breshik stole that engine from Gadden. It was never yours to begin with. Karadumpa kunpa yiya mokapata. Wanna check yongi? Wanna bota kontitariti? Kachichu aitha odunga. Inkin kun no bamuli rachin kun. Slima podonna. Tonga buksham uninong. Wanga kun bistkin bamulira. Nie, sorry, ale ja swoich zleceniodawców raczej nie zdradzam, chyba że to zleceniodawca się okaże być chujem. Dlatego też nie, na pewno nie. Mana mana tota! Akuci gratuk pola! Dzisiok chonatong chungkin no una pank pa muli. Wi itha nadana itia. Watayuma kawama huhanik. Smilia. Ti umpa do punta kri. Aciuta! Wonga kun pistol piking kunyana. Tungpa togas. No dobra, tak więc mamy przeciwników. Ja podejrzewam, że to jest podobnie jak w torze, to znaczy warto jest zacząć od tych, którzy są z tyłu. Tak więc zaczniemy od tych, którzy są z tyłu. Dlatego, że oni są najsłabsi, ale robią spory damage niepotrzebny. Dlatego to właśnie od nich zaczniemy sobie. Bo nie, oni też tacy dosyć żywotni, widzę. Ja mu za dużo mu obrażeń nie zadałem. Wow, ale sam zresztą dostałem obrażeń bardzo dużo. Dobrze, że mamy zaawansowanych trochę met pakietów. O ile zdążę w ogóle je zażyć. To jest właśnie czasami najgorsze w tej grze. Zażywanie met pakietów jakichkolwiek. Dobra, okej, bigo. Niech padnie, okej. No i mamy kolejnych przeciwników. Dobra, nie. Anuluj. Dobra, bierz taki. Okej, bierz lepszy met pakiet. No i walcz w takim razie. A wy musicie koniecznie odpalać swoje ataki.
Szczególnie ty, Karf, bo ty, Karf, kurde, robisz niezły damage tym swoim strzałem, także... Bo ja niestety tutaj pewnie długo już nie przeżyję, chociaż dobra, w sumie żyjemy. Dobra, okej, okay. Mission strzał snajperski, ty, Karf, strzał taki. Ja pewnie zaraz zginę niestety. Chociaż może jeszcze nie. Weźmy sobie medpakiet zaraz. Tylko go jeszcze raz uderzmy. Oni tak jest, wow, ale Karf robi damage, wow. Z takiego bliska szczególnie. Dobra, mamy kolejne szczątki. Oj, znowu sporo modów. Trzeba się chyba będzie wrócić do tego warsztatu, bo tutaj tego sporo jest. Mamy tutaj też także jakąś minę. Dobra, wpierw sobie zobaczmy, co my tutaj mamy. Dopalacz refleksu. Nie, dlatego, że mi się przyda bardziej kardiopakiet, bo i tak mam mało życia. Tutaj. Obręcz werpińska, spostrzegawczość 2 i wola plus 3, tutaj spostrzegawczość 2, tutaj wola plus 2. Weźmy sobie tą, myślę. Lepszej zbroi chyba nie mam. Nie pamiętam, żeby tutaj cokolwiek było lepszego. Tarcza energetyczna z Sithów, nie wiem, czym ona się różni. Widzę, że jest lepsza, no to tym się różni, tak więc skoro jest lepsza, to go sobie w sumie założymy. A dobra, wam mogę coś dać. Rzuty obronne, spostrzegawczość. No masz to, powiedzmy. Dopalacza refleksu ci nie dam. Szkoda. A tobie mission może? Też nie dam, okej. Okay. Ale mogę ci dać wzmacniacz słuchu. No i spoko, przydać się. Będziesz jeszcze bardziej spostrzegawcza niż jesteś. Dobra, użyjmy sobie też paru medpakietów. Czemu by nie? Jeszcze jeden, myślę. Mission, weź mi tą minę, odzyskaj, proszę cię bardzo. Chociaż tutaj chyba w sumie nic tutaj nie ma, ale... Kto by się tym przejmował? A nie, jest tutaj akcelerator ścigacza, no tak, bo w sumie oni mówili to, tak, w sumie fuck logic. Dobra, czyli stąd tak jakby wszystko również, drzwi bezpieczeństwa, okej, tu jeszcze mamy jakieś szczątki. Pakiet naprawczy, wolałbym jednak pakiet medyczny, ale dobra. Okej, tu mam jeszcze jakąś część zbadaną już, okej, czyli co, wszystko? Tak jakby wszystko. Dok załadunkowy, garaż, do głównej bazy, biuro. Dobra, no w sumie mamy akcelerator i wiemy, że Bastilii tu nie ma. Z tego co pamiętam. Tak mi się wydaje. Tutaj raczej nie przejdę. A nie przejdę, a proszę. Dobra, robot wulkarów. No tak, bo otworzyliśmy sobie wszystkie przejścia. That makes sense. Okej, no dobra, w takim razie pokonam tego robota. I nie wiem, wow. Wariat normalnie. Ale byście mogli w niego postrzelać trochę jednak. Kiedy on mnie tak mrozi. Nie obraziłbym się. On dzięki temu powinien dosyć szybko paść w teorii. Chociaż mu się nic nie dzieje, co ciekawe. Nie wiem czemu. Chyba ma przez to jakąś tarczę. Jeju, co on mi robi? Come on, no chcę się tego uwolnić. That's fucking stupid. Rzuć w niego może granat. Nie wiem, czy to jest w stanie mu cokolwiek zrobić. Okej, dobra, wow, teraz zostaje jakoś sensowniej bardziej. Nice. No i znowu mnie... Znowu mnie sfrizował, skurwol. O wow, ten granat mnie uderzył, ale co ciekawe, podziałało. Dobra, dobijcie go, proszę was. Naprawdę, dobijcie. Dziękuję. Dobra, mission jest też ledwo żywa. Masz zwykły medpakiet. Ja sobie wezmę zaawansowany. Kurde, te medpakiety lecą normalnie tak szybko, że ja naprawdę już mi ich zaczyna po prostu mi ich brakować. Zamknięte, tak więc otwórzmy sobie. Proszę bardzo. Wow, 2000 kredytów. Co to się właśnie stanęło? Coś może tutaj jeszcze dostałem ciekawego? Nie wiem. Chyba nie. No spoko, dobra. Zapiszmy sobie grę i sobie grę wczytajmy, bo się moja postać ruszyć nie może. Tu już chyba nic nie mamy i tutaj w sumie też już nic nie mamy. Czy myśmy już byli wszędzie? Chyba tak, zobaczmy sobie jeszcze mapę i zadania. Musimy wrócić na arenę na pewno. Poszukiwania Bastilii, na czym to polega? Aha, dobra, mamy go już zanieść do Gadona, okej. Okay. Zakup robota to później, to by trzeba było zrobić arenę i nagrodę za głowę
tamtego gościa, tego Mandalorianina. Tak więc co, będziemy po prostu teraz spadać już stąd. Gdzie to było? Tu jest do głównej bazy. Nie wiem, czy gdzieś nie było przejścia bezpośrednio, ale chyba nie, tak więc musimy najpierw właśnie do głównej bazy pójść. Tak więc chodźmy, zobaczmy mapę. Teraz tak, wyjście tutaj chyba było, nie. Tu jest wyjście do kanałów, to chcemy wyjść od razu do Dolnego Miasta. Ale tak jak mówię, nie pójdziemy jeszcze teraz do Gadona, tylko pójdziemy sobie wpierw do karczmy w Górnym Taris. Tak więc w sumie możemy to zrobić szybciej, tylko żeby to zrobić szybciej, muszę wyjść do Dolnego Miasta. I w sumie mógłbym iść jakoś bardziej w kierunku wyjścia, nie byłoby to, myślę, głupie. Tak więc chodźmy nieco bardziej w kierunku wyjścia, czyli dokładnie tutaj. Mam nadzieję, że zrobiłem wszystko, co się dało, jeżeli nie, to przepraszam. Ale już tego sprawdzać nie będę, myślę, później. Tak więc po prostu wyjdźmy do Dolnego Miasta i teraz powinienem móc się przenieść do kryjówki. Tak jest, tak więc wrócimy się do kryjówki i w sumie jeszcze zobaczymy mody. Bo w sumie mody jakieś mogły się tutaj dodatkowo pojawić, bo z tamtych gości coś tam wypadło. Tu widzę nic. Ale tutaj mogę na przykład do Vibroostrza Mission coś włożyć, do kuszy z Elbara też coś mogę włożyć. Do pancerza Karfa nic, dobra. W sumie możemy zobaczyć, czy możemy z nimi pogadać troszeczkę o czymś. Yes, what's on your mind? Dobra, z Karfem o niczym. You got it. Coś mi się dzisiaj język plącza, dlatego że już trochę zmęczony jestem, tak więc przepraszam was za to z góry. No to może Zalbar, nowy członek drużyny. Najgorzej będzie, jak mi się napisy nie będą wyświetlać, kiedy będzie mówił Zalbar. To jest troszeczkę problem, ale no cóż. No bądźmy mili dla niego, nie będziemy tutaj go jakoś mocno naciskać, bo nie ma pod tak naprawdę. To może Mission nam coś więcej o nim powie. Hey there, what can I do for you? I don't want to talk about Griff and Lena. Just the thought of that space tramp makes my blood boil. Subject's closed as far as I'm concerned. If I'm gonna be any help to you, I can't... Okay. No dobra, czyli za bardzo w sumie chyba z nim nie pogadamy. Jeszcze sprawdźmy raz z Albara na wszelki wypadek. Ta opcja chyba wcześniej wyglądała inaczej, tak więc można spróbować. Nie, dobra, nie będę go naciskał, może jeszcze nie teraz, jeżeli później będę musiał, to go trochę przyciśniemy. Na razie wyjdźmy stąd i idźmy do karczmy, dlatego że będziemy tam mogli coś tam wygrać. W sumie pogadajmy z tym gościem, zobaczmy sobie, tak bym sobie to przeminął, bo nie obchodzi mnie, co on mówi. Chcę tylko sobie kupić troszeczkę stymulantów i przede wszystkim różnych medykamentów, bo to się przyda, o ile on ma. Zobaczmy, czy ma. Ma stymulant bitewny, także to jest spoko. Toms nawet wziął w sumie. To kosztuje 110. Dobra, w sumie mnie stać, kupię sobie jeden. Ale widzę, że... A nie, mamy te pakiety. Dobra, to kupujemy w takim razie w pizdziet. Tak gdzieś do 2500 jak nam zostanie, dobra. Met pakietów nigdy za wiele. Czy tu już mamy wyjście? Nie, tu jeszcze wyjście nie mamy. Aha, tu mam jakąś randomą tu lekankę. Dobra, bo już jej szczerze nie pamiętałem. Dobra, w takim razie chodźmy do południowego Górnego Miasta. No i chodźmy do karczmy. Karczma była tam naprzeciwko. Znaczy kantyna bardziej, nie karczma. Chociaż to nie wiem, czy to nie jest synonim, ale tego w sumie nie jestem pewien tak do końca. Kurczę, idź, dziękuję. Tak więc no, będziemy mogli też sobie zażyć stymulant bitewny przed po prostu tą walką.
I zobaczymy, jak nam pójdzie, bo tak naprawdę na Taris, z tego co pamiętam, nam już dużo nie zostało, a nadal zbyt wiele na tej arenie nie osiągnąłem. Także nie wiem, czy sobie po prostu już dalszą część tego odcinka nie poświęcimy tylko i wyłącznie na arenę. Arena jest chyba po lewej, tak jest. Tak więc co? Zapiszmy sobie grę przede wszystkim. I pogadajmy z Jurem, który nam zorganizuje walkę. I miejmy nadzieję, że ta walka pójdzie całkiem sprawnie. Sobie weźmy tak, tu sobie weźmy tak, no i pogadajmy z nim. No dobra, w takim razie lecimy, to już widzieliśmy kilkanaście razy, tak więc nie będę tego podgłaśniał, postarałem się to przeminąć, niestety nie da się tego, dopiero po pewnej części dialogu idzie w ogóle to przeminąć. Dobra, symulant bitewny w takim razie. No i co, w takim razie lecimy na pionchy. Innej opcji nie ma, tylko ja bym chciał naprawdę trafiać w niego. Tak, żeby on mnie nie trafiał i żebym ja go trafiał. Dobra, wiecie co, od razu med pakiet. I drugi w sumie. I ataki. I w sumie znowu med pakiet. Okej, okay, i drugi med pakiet. O panie. Dobra, udało się, nice. It's over! The fight is over! The mysterious stranger has won! Marl is down! And questions abound! Is this the end for the long-time vet? Is it time for Marl to hang up his spurs? And what of the mysterious stranger? Twitch is waiting in the wings! Do you dare take a shot at the champion himself? Will the wild-eyed wonder finally be unseated? No dobra, fajnie, udało się. W sumie bez większych problemów, ale jak widzicie, z życia to mi zostało praktycznie nic. Ale ja powinienem... Ojeju, nie to chciałem. Powinienem mieć full życie na początek, ale i tak muszę się trochę podleczyć. Zdecydowanie. Zapisać grę. Pogadać za Jurem, żeby odebrać nagrodę. Fajnie, bo jakbym mógł się ruszyć. Tak więc wczytajmy grę. Jeszcze pogadajmy z Marlem. You're good, stranger. Maybe even as good as Bendak in his prime. There's no shame in losing to you. But when you beat me, you made me realize something, kid. First, it was just Twitch I couldn't handle. Now it's you and Twitch. Pretty soon, there'll be another young hotshot clawing past me in the rankings. This game's been good to me, but my time is done. I need to get away from the duel rings for a while. Think things over. Goodbye, stranger. I wish you all the best. A dzięki, Marl. Dzięki. Naprawdę spoko ziomek jesteś. Dobra, pogadajmy za Jurem. No dobra, okej, tak więc co? Został nam już tylko Twitch, chyba z nim za bardzo pogadać nie możemy. Okej, no dobra, ziomek jest generalnie pierdolnięty. Tak więc pogadajmy za Jurem i zawalczmy z nim, miejmy nadzieję, że skutecznie. Nie wiem, jak ten stymulant bitewny, ale był całkiem, myślę, przydatny. No dobra, w takim razie jesteśmy gotowi. Ladies and gentlemen, draw your eyes to the center ring. We have a very special presentation in store for you. Hold on to your seats and stay back from the edges of the ring. He's wild, he's unpredictable, he's borderline psychotic, and he's the best damn duelist in the game today. Give it up for Twitch! But Twitch's opponent plans to take the champion down. Night after night, battle after battle, we've watched this young phenom rise to the ranks. In this corner, the challenger for the title of Taris Dueling Champion,
The Mysterious Stranger! No to co, lecimy w takim razie. Stymulant bitewny. Tutaj zestawy, myślę, te lepsze. No i co, musimy biec, widzę, do niego, bo on niestety, on gra na pistolety. Tak więc musimy mu jak najwięcej kuku zrobić, zanim on nam kuku zrobi. Więc od razu tutaj ze dwa med pakiety spokojnie się przydadzą, żeby zażyć, żeby mieć ciągle full HP. Dobra, on widzę, nie będzie chyba zbytnio trudny. Już mamy full HP tak naprawdę i on nam wiele nie robi tym mieczem, tak naprawdę my mu robimy znacznie więcej, także powinniśmy już go zaraz pokonać. Tak jest, łatwo, udało się. It's over! The fight is over! The mysterious stranger has won! Witch's reign of terror is over, ladies and gentlemen! We have a new champion! The mysterious stranger! No i nice, udało się, to była bardzo łatwa walka, tak wam szczerze powiem. Czy on nam coś nowego powie? Zobaczmy w sumie, jestem tego ciekaw. Aha, dobra, dzięki. A ta pierwsza pomoc, czy tam coś ciekawego jest? Może med pakiety darmowe? Nie, już pewnie były tutaj kiedyś. Dobra, pogadajmy za Jurem i odbierzmy nagrodę. No właśnie, i teraz możemy spróbować przekonać tego Bendaka, żeby z nami zawalczył na arenie. A mamy też na niego zlecenie, przypominam. W dolnomiejskiej kantynie od chyba kantoru, tak ogólnie, chociaż nie jestem pewien, kto wystawił zlecenie. W każdym razie chodźmy i pogadajmy z nim. I've been watching you in the dueling ring. Not bad for an amateur. I'm tempted to come out of retirement and show you what it's like to do battle against a real champion, but I only fight death matches. And not too many people are willing to step into the ring knowing they won't ever come out. How about you, stranger? You think you got what it takes? Since I'm not going to answer them, you'd just be wasting your breath. So, move along before people see us talking and... Off with you. I've been watching you on the duel, but I don't... No i teraz pytanie, bo tak, możemy zdobyć nagrodę za jego głowę. Możemy także wyzwać go na pojedynek, który jest nielegalny, chciałbym przypomnieć. I jednocześnie go zabić. I mieć nagrodę. Kurczę. Podaj czas i miejsce. Zgódźmy się. Zaryzykuję, ale zgódźmy się. Finally fresh meat. Azure will set it up. Go talk to him. It will take some time to arrange, so no point sticking around here until then. I'll be back when it's time for you to die. Okej. No dobra, to mam pogadać za Jurem. Chodźmy, mam nadzieję, że to się źle nie skończy. Ja się teraz postaram nie zapisać, bo mogę w razie czego quick save'em sobie się cofnąć, tak więc na razie quick save'ować nie będę w ogóle. Tak więc pogadajmy za Jurem. Czy ty dała ta bowra dłana obok serca? Czuba czuna bendek, kratu gatuny rana, no prata tuncio, serca toma toma. Aha, czyli mam sobie stąd iść. No dobra, spoko. No ale dzięki temu jednocześnie powinniśmy zdobyć nagrodę za jego głowę oraz nagrodę za wygranie walki tak naprawdę. Tak więc tak jak mówię, na razie nie będę robił żadnego quick save'a. Czy mogę tak po prostu wyjść i wejść? Proszę. Naprawdę chciałbym, żeby to tak było, żebym nie musiał tutaj po prostu czekać tak normalnie trochę czasu w grze, bo to by było trochę niemiłe. Mam nadzieję, że mogę już z nim zawalczyć. Byłoby naprawdę, naprawdę przyjemnie. Pogadajmy za Jurem w takim razie. Serca doma toma.
humana. ¿Quién con Shashik? No i to jest prawda, bo w sumie też mam na niego zlecenie za jego głowę, tak więc cóż, lećmy. No dawaj, lecimy. Ladies and gentlemen, come with me now on a journey to the savage days of years gone by, to a time when two combatants entered the arena and only one came out alive. They're illegal. They're banned. They've been outlawed for nearly 10 years, but we've got one for you tonight. A good old-fashioned death match. In this corner, a living legend. A man whose very name would make his opponent shake in their boots. If any of them were still alive. Out of retirement for one last battle. Bendik Starkiller. And who would be crazy enough to step into the ring with such a lethal legend? Who would be mad enough to face almost certain death merely for your enjoyment? Ladies and gentlemen, feast your wondering eyes on the mysterious stranger. And now, the moment we've all been waiting for. Let the death match begin! Dobra. Otrzymano punkty ciemnej strony. Wczytaj grę. XD. Dobra, nie, to w takim razie tego nie robimy. Czyli walki na śmierć i życie nie będzie, tak więc pogadajmy z nimi i odbierzmy, że tak powiem, nagrodę za jego głowę. I've been watching you in the dueling ring. Not bad for an amateur. I'm tempted to come out of retirement and show you what it's like to do battle against a real champion, but I only fight death. Dobra, to już słyszeliśmy, tak więc nie ten, nie kontynuujmy tej rozmowy. So you're the one doing Zax's dirty work. I've got some bad news for you, little bounty hunter. There's no way you're bringing me in. This canteen is wired with a top-level security grid. You pull a weapon on me and the auto-fire turrets will fry you before you can even pull the trigger. Why would I ever want to leave here? I've got food and drinks, a place to stay, and everybody treats me with the respect I've earned for my dueling career. But if you're set on collecting that bounty, I'll make you a deal. I kind of missed the fight game. My hand is itching for the feel of a blaster in my grip. I've seen you in the duel ring. You're just good enough to spark my interest. So I'll agree to face you in a death match. You win, you get to collect that bounty for killing me. Never figured you for a coward. If you ever get the guts to fight me, come on back and we can set the match up. Otherwise, we've got nothing to talk about. No właśnie. Nagroda za głowę, no tak. No i cholera, zależy jak dużo tej ciemno, wiecie, tam jeszcze trochę ciemnej strony nigdy nikomu nie zaszkodziło, zrobimy dużo dobrego zabijając go. No dobra, w takim razie zgódźmy się jednak na ten pojedynek. What are you doing back here? You finally find the... Finally fresh meat. Dobra, okej. Zróbmy to identycznie jak ostatnio. I teraz zawalczmy, no już jebać tą ciemną stronę mocy. Raz, to jeszcze nie tragedia. Tak więc no. To będzie ostatnia rzecz, jaką w tym odcinku zrobimy, dlatego że już niedługo też będziemy musieli kończyć. Tak więc chodźmy do Ayura, pogadajmy z nim, niech on nam już załatwia tą walkę. No i liczmy na to, że go pokonamy, przy okazji zabijając, bo się myślę kasa przyda i także to nie jest jakiś wielki grzech. No dobra, nie zgodzić się nie mogę. Tak więc lećmy. Teraz już to sobie pominiemy, bo nie ma sensu tego znowu słuchać, tylko niestety nie za bardzo mogę niestety to przewinąć, co jest trochę słabe. No fajnie, Bendik Starkiller, musimy go zabić, no.
Tyle. Okej. No niestety, ciemna strona mocy. Zobaczmy jak bardzo. Dobra, nie mocno. Tam jedna taka decyzja to jeszcze nie tragedia. Mam jeszcze zaawansowane pakiety? Mam, dobra. Okej. No i co, lecimy. Może nie aż tak dużo tych ciosów. Dwa na razie mi wystarczą. O skurwiel, granata we mnie rzucił. Granatami we mnie rzuca. A to Paulstein. Paulstein. Normalnie. No na razie mi jeszcze nic nie zrobił, tak więc spoko. Ale zaraz myślę, może zrobić. Tak więc już zaraz med pakiet zdecydowanie. Żeby mieć ciągle full HP. Jeszcze jeden. I później walka. Wow, a czemu on mi niby zadał teraz przed chwilą obrażenia? Nie, dobra, widzę, że mi się to już nie uda na pewno. Jeju, takiego bendaka to będzie masakra pokonać. Naprawdę. To już będzie niezła masakra. Ja go praktycznie nie trafiam, a jak już go trafię, to mu nie robię praktycznie damage'u. On mi, jak widzicie, robi od cholery dużo. No ja mi się jeszcze udało zrobić unik i mu troszeczkę zrobić, ale no niestety nie udało się. Dobra, na razie tego nie będziemy robić w takim razie. Ja sobie poczytam może, jak jakoś sobie tą walkę ułatwić i tak dalej, dlatego że na razie nie jesteśmy w stanie go pokonać, jestem tego pewien. Tak czy siak, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że on wam się podobał. W kolejnym odcinku albo spróbujemy tego bendaka zabić, a jak nie, to pójdziemy do Gaddona i oddamy mu po prostu ten prototyp ścigacza. No i zobaczymy, co tam się dalej podzieje. Tak czy siak, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć. In my head.